21 lutego w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach odbył się wernisaż prac malarskich autorstwa Kazimierza Cebuli z Ropczyc. Ekspozycja nosi tytuł Odsłony. Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach od lat chętnie wspiera i promuje lokalnych artystów i ich twórczość. Już po raz kolejny w instytucji pojawiła się wyjątkowa wystawa prac malarskich. Tym razem ich autorem jest Kazimierz Cebula z Ropczyc. Po raz kolejny podejmujemy się tego zadania z niezwykłą przyjemnością i dziś pokazujemy, przedstawiamy szerzej osobę pana Kazimierza Cebuli, który jest teraz związany z Ropczycami, ale pochodzi z Wielopola, więc te obrazy, które on przedstawia, dotyczą zarówno miejscowości jego pochodzenia, jak i obecnie Ropczyc, tudzież wszystkich refleksji życiowych, które mu towarzyszą. Malarstwo towarzyszy Kazimierzowi Cebuli od dziecka. Sztuka to jego prawdziwa pasja. Ja to maluję po prostu dla siebie, z serca, to co widzę, to co czuję, te kolory, to wszystko. No bo ja tylko wiedzę malarską posiadam z książek, bo tak to jestem, żadnych szkół plastycznych nie kończyłem. Tylko książki czytałem, takie typowo malarskie, po prostu biografie ich wszystkich, jak malowali, jakie mieli po prostu podejście do malowania, czy malowali. No i z tego też robiłem sobie próby, czy tam palcami, czy szmatką, czy szpachelką, czy tym. No i tak po malutku i człowiek do perfekcji po malutku powoli. Dlatego ta artystka z Krakowa się nazywa moją sztukę taką naiwną, no, że to jest ze szczerca, bo to faktycznie tak. Podejście takie, no tak, ale to w niedzielę malowałem, opracowałem. Troje dzieci, no to wiadomo, że trzeba się zająć rodziną. Ale tak w niedzielę dla przyjemności sobie tak siedziałem i sobie malowałem dla przyjemności i tylko, no oczywiście czasem się sprzedało coś, żeby na farby i pędzle było, no. Chętnych było, nie powiem, bo byli chętni. No co kto sobie życzył, to się malowało to, no. I tak to właśnie z tą naiwną sztuką jest. Twórczość Kazimierza Cebuli charakteryzuje się tym, że przedstawia rzeczywistość. W jego obrazach na próżno szukać abstrakcji. W swoich dziełach chętnie nawiązuje do tradycji i młodzieńczych wspomnień. To jest właśnie rzeczywistość i moje, co sobie przypomniałem, właśnie młodzieńcze lata, jakie zabawy były, jakie tradycje w Wielopolu były. I to też mnie to ukryło w pamięci, co sobie przypominam. No i chciałem to właśnie odzwierciedlić, żeby młodzież, co nie pamiętają tamtych czasów, tak? Tabor cygański w Wielopolu, co przyjeżdża, co pamiętam, co my chodzili podglądać, jak się bawią, jak tańczą. No to też tak co gdzieś w pamięci wszystko przyjdzie do głowy. I tak sobie odzmysławiałem to pomału i tak sobie tworzyłem to tak w wolnych chwilach. No teraz mam więcej czasu, jak emeryt, no to się maluje prawie codziennie. No. Obecna na wernisażu w ropczyckim Pceku Magdalena Tabasz-Mazur jest przekonana, że warto poznać bliżej twórczość Kazimierza Cebuli. Pana Kazimierza Cebulę znam już ponad 17 lat, a poznałam go, gdy pracowałam w Domu Kultury w Wielopolu Skrzyńskim. Tam często pracowałam i spotykałam się z seniorami. Oczywiście z seniorami, którzy mieszkali i mieszkają nadal w Wielopolu Skrzyńskim. Więc to byli jego rodacy i tak właśnie się zaczęła nasza znajomość i zaprosiliśmy go po prostu na takie spotkanie do nas, do klubu seniora, na Andrzejki. Pan Kazimierz chętnie przyjechał, przywiózł ze sobą parę obrazów i tak właśnie zrobiliśmy mu taką mini wystawę. I poznaliśmy właśnie wtedy jego twórczość tak bardziej. Czyli pani tak naprawdę odkryła, że tak powiem, talent pana Kazimierza, organizując pierwszy w jego życiu wernisaż, jego pracy. Można tak powiedzieć. A jeszcze też w Domu Kultury już tam właśnie wisiał taki jego obraz. I tak właśnie zainteresowało mnie to. Tak, tam był obraz, to był pożar kina w Wielopolu Skrzyńskim. I ten obraz on już prawdopodobnie wcześniej tak podarował to dla Domu Kultury i tak właśnie tak trochę mnie to zainteresowało i tak to powstała nasza taka znajomość. Pan Kazimierz jest też autorem obrazu, który jest dla pani szczególnie bliski. Tak, jest to obraz Serce Matki Bożej i Serce Pana Jezusa, który namalował tak specjalnie dla mnie na mój ślub 11 lat temu. Taki obraz, poprosiłam pana Kazimierza o taki obraz, dlatego że
Obrazy pana Kazimierza są bardzo kolorowe, bardzo takie realne. A ja, ze względu na to, że bardzo lubię kolory, to taki obraz poprosiłam. Nie było w stanie, taki obraz żaden mi się nie spodobał w sklepie, więc poprosiłam pana Kazimierza, że o namalowanie dla mnie takiego obrazu. Tak, jest bardzo ważny, tak, wisi w sypialni, jest piękny, wszystkim się podoba. Aby uatrakcyjnić oglądanie wystawy w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach, na poszczególnych pracach artysty znajdują się specjalne kody, za pomocą których można poznać ciekawe historie opowiedziane przez autora, mówi dyrektor ropczyckiego PCEK-u Agnieszka Ochał. Nagraliśmy wypowiedzi pana Kazimierza, wypowiedzi, które są opowieściami o miejscach związane właśnie z wspomnieniami właśnie z Wielopola Skrzyńskiego i przychodząc właśnie na wystawę można sobie ten kod QR zeskanować i usłyszeć właśnie podczas zwiedzania samego pana Kazimierza. Wystawa prac malarskich Kazimierza Cebuli dostępna będzie w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach do końca sierpnia. Oglądać ją można w godzinach pracy instytucji.